Okej, więc o co będzie chodzić w tej nowej broni? Po pierwsze, nazywa się ona D-Mace. Ja to wam tak opowiem w dużym skrócie. Będzie ona polegała na tym, że na przykład, dajmy na to, skaczecie z 11 kratek, co nie? I wtedy przez tego Mace'a, jeśli hitniecie kogoś tym Mace'em, to wtedy mu zadaje tam, dajmy na to, 5 HP, załóżmy. A jeśli skoczycie z, nie wiem, ze 100 kratek, to wtedy zadaje mu, dajmy na to, nie wiem, 25 HP. Kumacie, o co chodzi. Im wyżej, tym lepiej. I nie dostaniecie Fall Damage'a, jeśli to trzymacie, ale tylko pod warunkiem, jeśli uda wam się hitnąć w przeciwnika jeszcze podczas lotu. No jeśli misniecie, no to GG, żeście zginęli. Z moba Breeze, który występuje w strukturze Trial Chamber z Blaze'a, wypadają wam Blaze Rody, a z niego będą wypadały chyba tam Blaze Rody, tak to się powinno nazywać według mnie. No i jeden Breeze Rod to będą dwa Wind Charge,